Biblia mówi, że mądrość krzyczy na ulicach. Tutaj krzyczy do was mądrość. Ona nie ma dużo lat. Tak naprawdę ja zawyżam wiek, średnią wieku, bo mam 46. Ale wszyscy tutaj mają po 20 kilka lat. Słuchajcie, nie trzeba mieć dużo lat, żeby być mądrym, żeby mieć mądrość od Boga. Mądrością Bożą jest kochać. Jest kochać Boga. Jest kochać Boga przez Jezusa Chrystusa. Mądrością Bożą jest przyjąć zbawienie, bo upodobało się Bogu zbawić świat przez głupie zwiastowanie. Przez głupie zwiastowanie Ewangelii. To, co my tutaj robimy. Zwiastujemy wam Ewangelię. Ona jest prosta. Ona wygląda głupio w oczach tego świata. Ona nie wygląda na coś mądrego. Ale wiecie co? Ja spotkałam kiedyś w poczekalni do dentysty teologa, który odpalał papierosa od papierosa i napisał książkę, dlaczego Bóg się pomylił. I wiecie co? On zbadał Biblię wszerz i wzdłuż i nie poznał mądrości, nie poznał Jezusa, a ja go poznałam. Ja go poznałam. Nie odpalam już papierosa od papierosa. Słuchajcie, zostałam uwolniona od różnych rzeczy. Ewangelia jest mądrością Bożą. Ewangelia, głupie zmiastowanie. Wiecie, co to jest Ewangelia? To jest dobra nowina. Dobra nowina, że wykonało się wszystko na krzyżu. Co się wykonało na krzyżu? Nasze przebaczenie. Bóg, Jezus Chrystus, przyszedł tutaj na świat, aby ponieść karę za nasze grzechy. Za moje grzechy, słuchajcie. Za twoje grzechy. On poniósł karę za twoje grzechy. I ty już nie musisz być ukarany, jeżeli przyjmiesz tylko to, co dzisiaj mówimy. On był zawstydzony tam na krzyżu, był odarty ze wszystkiego, był nagi. Nie wierz w to, co religia zrobiła z Jezusem. Ona przedstawia go ukrzyżowanego z jakąś szmatą na biodrach. On był zupełnie nagi, był zupełnie zmasakrowany, wyglądał jak mięso. Jak poszatkowane mięso. Był tak niepodobny do człowieka, że wszyscy odwracali od niego wzrok. Wiem coś o tym. Słuchajcie, któregoś dnia mój mąż miał okropny wypadek i miał tak zmasakrowane oko. I Bóg mi powiedział, tak wyglądałem cały. Nie możesz teraz patrzeć się w jego oko, ale ja tak wyglądałem cały. Ja byłem tam odarty ze wszystkiego, ze skóry. Wszystko to zwisało na mnie. Ja tam poniosłem na twój wstyd, abyś ty teraz dzieliła moją chwałę. Wiecie co? Wiecie co to jest? Mieć udział w chwale? Być podniesionym? To właśnie się wykonało na krzyżu. To możesz dzisiaj przyjąć. Możesz dzisiaj przyjąć również to, że on tam stał się ubogi. On stał się ubogi. Jego okradli, rzucali o jego szatę jakieś kości. Po prostu był cały nagi, ogołocony, odarty ze wszystkiego. Nic nie miał. Nic nie miał, żebyś ty mógł teraz przyjąć całe bogactwo niebios. To jest Ewangelia. Ewangelią jest również to, że on został odrzucony. On powiedział, Eli, lama sabachthani, Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? On został odrzucony przez Boga, ponieważ wziął na siebie cały grzech i był obrzydliwy w oczach Boga. On został odrzucony, żebyś ty został teraz przyłączony. On wziął na siebie to wszystko. Wziął na siebie to wszystko, całe odrzucenie. Nie wiem jak ty, ale ja od początku, tak naprawdę pewnie od poczęcia, byłam odrzucona. Zostałam poczęta jako dziecko nieślubne. Teraz to nie jest wcale nic takiego, ale kiedyś to było coś takiego. I niestety moi rodzice mieli dylemat. Mieli dylemat, czy mnie usunąć. Nie zrobili tego. Ale byłam dzieckiem niechcianym. Przeze mnie się pobrali. I ja to czułam przez całe życie. Nie czułam akceptacji mojego ojca. Wychowałam się w odrzuceniu. Na wszystko chciałam zasłużyć. Chciałam mu się jakoś przypodobać. A w zamian dostawałam tylko focha. W zamian dostawałam tylko porównywanie z innymi. Źle się z tym czułam. I słuchajcie, rosłam w ten sposób. Musiałam sobie jakoś poradzić. Po prostu zaczęłam zasługiwać na wszystko. Zasługiwać na przyjaźń, zasługiwać na miłość, zasługiwać na akceptację. Musiałam się wybić w pracy, wybić w szkole, żeby w ogóle cokolwiek znaczyć, żeby
poczuć, że mam jakąś wartość. Ale wiecie, Jezus przyjął to odrzucenie na siebie. On został tam odrzucony. Został tam odrzucony, żebyś ty mógł być zaakceptowany. I możesz to dzisiaj przyjąć. Ewangelia jest mądrością Bożą, ale dla świata wydaje się głupstwem. Nie myśl o tym tak. Nie myśl o tym tak, że jeżeli to jest tak proste, to to jest głupie. Nie. To jest tak proste, żeby każdy mógł to przyjąć. Żeby każdy, od dziecka do 99-latka, mógł to przyjąć. Wiecie, moja babcia, która miała 90 lat i umierała w szpitalu, ja jej głosiłam Ewangelię. Tą właśnie Ewangelię. Nie przyjęła tego. Nie przyjęła mądrości Bożej. Chociaż według świata, jako 90-letnia kobieta, powinna była posiadać jakąś mądrość. Ale ona nie przyjęła tej mądrości. Ona nadal uważała, że jest wartość w jej medalach, że jest wartość w jej pracy społecznej, że jest wartość w tym wszystkim. Ona tam umierała i nie wzięła tego, przez co mogła zostać zbawiona, przez co mogła pojednać się z Bogiem i pójść do nieba. Nie odrzucajcie dzisiaj Ewangelii, która jest mądrością Bożą, chociaż wydaje się głupia.